W normalnie funkcjonującym systemie demokratycznym samorząd i rząd muszą współpracować i służyć swoim obywatelom niezależnie od regionu i przynależności partyjnej. Węgry i Polska nie są przykładami normalnie funkcjonujących demokracji. Tę prawidłowość można niestety zauważyć w obu naszych krajach. Samorządy w czasie pandemii COVID-19 stanęły przed trzema wyzwaniami. Muszą walczyć z pandemią, ale również z problemami gospodarczymi będącymi jej skutkami. Niestety na Węgrzech i w Polsce jest jeszcze trzecie wyzwanie. To walka, którą musimy toczyć z własnym rządem. Niestety rząd Węgier i Polski rozpoczęły małostkowe i mściwe kampanie przeciwko władzom lokalnym, skierowane przede wszystkim przeciwko samorządom kierowanym przez niezależnych i opozycyjnych liderów. Widać tu ewidentnie, że monopolizacja władzy i interesy polityczne są ważniejsze niż realna pomoc mieszkańcom borykającym się z problemami. My, lokalni liderzy zaangażowani w życie naszych wspólnot, świadomi społecznie i szanujący praworządność, musimy toczyć tę walkę w obliczu kolejnych cięć budżetowych i niszczenia wolności samorządów na Węgrzech i w Polsce. Moim polskim przyjaciołom i sojusznikom życzę dużo siły i wytrwałości w nadchodzących miesiącach.